No nie. No po prostu k***a, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Serio, ręce mi opadły. Dzisiejszy odcinek miał być kompletnie o czym innym, bo ostatnio w hodowli u mnie podziały się różne fajne sytuacje, między innymi, słuchajcie, modliszka złożyła mi kokon. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, to nie jest kokon, tylko ooteka, no ale i tak złożyła, z tym historia związana jest dość ciekawa. Dodatkowo chciałem dzisiaj nakarmić znowu bagnika, no bo wiecie, to film o bagniku zrobił furorę, nazwijmy to furorę w cudzysłowie. No więc chciałem go nakarmić, natomiast ani tego terrarium z bliska wam nie pokażę. Dlaczego? Dlatego, że dosłownie parę godzin temu, dzisiaj co jest? 4 maja. 4 maja, dosłownie parę godzin temu ukazał się artykuł w tygodniku podhalańskim, gdzie rzekomo znaleziono tarantulę ukraińską w Polsce. Ze zdjęciem jest ten artykuł i słuchajcie, jak ja zerknąłem na to zdjęcie, potem ten artykuł został wrzucony jeszcze na Facebooka, jak ja zerknąłem na to zdjęcie, no to się załamałem, bo to jest, słuchajcie, kolejny przykład na to, że tutaj powiem brzydko, pismaki robią gówno burzę, nie mając kompletnie pojęcia o temacie. I to jest przykre i to w zasadzie sprawiło, że nagrywam tenże odcinek, także zobaczmy, co to jest w ogóle za artykuł. Ogólnie cały ten szum wokół tarantuli ukraińskiej ciągnie się już dobrych kilka lat i cały czas pojawiają się doniesienia, że tarantula ukraińska tu, tam, siam. Jest kilka doniesień, które faktycznie są warte uwagi i myślę, że w niektórych częściach Polski jakby się dobrze poszukało, to może udałoby się ją znaleźć, aczkolwiek to na razie jest tylko gdybanie. I faktycznie tarantula ukraińska, czyli Lycosa singoriensis, no wokół której cały ten szum, cała ta otoczka się tworzy, być może byłaby do znalezienia w pewnym rezerwacie, na który ja ostatnio dostałem namiar i ponoć widywano tam duże osobniki z rodziny Lycoside, no wiecie, bez zdjęcia ciężko cokolwiek powiedzieć, w tym artykule jest zdjęcie, więc w ogóle zaraz wam to pokażę, to jest hicior. O, proszę bardzo, jest artykuł, no i mamy. Nasz czytelnik w czasie wczorajszego spaceru nad Białką sfotografował rzadko spotykanego w Polsce pająka. Oto mail. Dzisiaj na spacerze w okolicy przełomu Białki mój 3-letni synek znalazł pająka podczas zabawy. Nie jesteśmy specjalistami, jednak szukałem info na ten temat i jest to według nas tarantula ukraińska, która może boleśnie ugryźć. Kuba Pilarski z tatą. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jest to tarantula ukraińska. To największy pająk występujący w Europie Środkowej. Dorosłe samice mierzą od 28 do 40 mm. Ukąszenie takiego pająka jest bolesne, ale nie niesie ze sobą groźniejszych konsekwencji dla zdrowia ludzi. No i mamy fotkę. Fotkę, a nawet dwie. I ta fotka, jak tylko ją zobaczyłem, to się złapałem za głowę. Przede wszystkim to nie jest tarantula ukraińska, nie, żeby nie było. Ta fotka nie przedstawia tarantuli ukraińskiej, tylko pająka z rodzaju arktoza. No, w Polsce mamy tam kilka, o ile nie kilkanaście. O matko, nie pamiętam, ile jest tych pająków z rodzaju arktoza. No, najpopularniejszym jest oczywiście wymyk szarawy, czyli Arctosa cinerea. I też podejrzewam, że właśnie ten pająk jest na fotce. Natomiast tak, dlaczego takie portale, tu jest to 24tp.pl, ten tygodnik podhalański. Ludzie, dlaczego wy powielacie te informacje bez kompletnego jakby sprawdzenia ich? Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jest to tarantula ukraińska. No nie, nic nie wskazuje na to, że to jest tarantula ukraińska. Co na to wskazuje? Co? Jakby wygląd pająka? Totalnie nie. Ja rozumiem, że jeżeli wasz czytelnik znalazł pająka dużego, no bo jednak te pająki z rodzaju arktosa, one faktycznie bywają spore. Znalazł dużego pająka, zresztą widać, że to jest no już duża napchana samica, tak? Wasz czytelnik znalazł pewnego pająka, wysłał do was informację, zawarł informację, że nie jesteśmy specjalistami, jednak szukałem info na ten temat i jest to według nas tarantula ukraińska. Ja rozumiem, że się można pomylić, tak, w oznaczeniu pająka. To nie jest jakby żaden błąd, ale skoro otrzymaliście tę informację, że to być może jest tarantula ukraińska, no to wypadałoby to jednak sprawdzić, nie? Przynajmniej no, tak mi się wydaje. A potem wypuszczacie takie artykuły i jest gówno burza i nagle wszyscy uważają, że jest tarantula ukraińska w Polsce. Na Facebooku też już jest ten multum komentarzy, że o hurdur, tarantula ukraińska. Jest tu w ogóle jakieś informacje, kto to napisał? Nie, znaczy nie ma, ja nie widzę. No, to w każdym razie autorze tego oto artykułu, mikroartykułu, no dałeś ciała, niestety dałeś ciała, nie popisałeś się, to totalnie nie jest tarantula ukraińska i uważam, że to powinno też zostać powiedziane. Także no po prostu, no jak tylko to przeczytałem, jak zobaczyłem, jak został napisany ten artykuł, no to aż mi się ciśnienie podniosło, nie? No jak można tak nie sprawdzać informacji i potem wprowadzać mnóstwo ludzi w błąd? No bo to jest jawne wprowadzenie w błąd, tak? Więc po prostu dlatego te artykuły typu właśnie z takich portali, nie wiem, Tygodnik Podhalański czy coś, które traktują o właśnie pajęczakach, o owadach, one często są no, naszpikowane informacji, które totalnie nie mają potwierdzenia, które są nieprawdziwe i które są w ogóle niesprawdzone. Więc dobrze jest po prostu sobie
sobie to sprawdzać. Jest masa innych witryn, jest masa innych stron, które propagują rzetelną wiedzę. Jest na przykład, nie wiem, World Spiders Catalog. To jest taka kopalnia wiedzy na temat pająków, tam wszystko znajdziecie. Więc naprawdę podążanie za artykułami pisanymi przez ludzi, którzy nie mają pojęcia zielonego o pająkach. Nie? No ja też nie jestem alfą i omegą, nie wiem wszystkiego. No ale żeby napisać takie coś, no to naprawdę trzeba totalnie zlać temat i nie sprawdzić tych informacji. To jest tak, jak było z tym kolczakiem zbrojnym, to jest tak, jak na przykład jest propagowane, że metamenardi, czyli sieciarz jaskiniowy, jest jakiś ultra, uber jadowity, co też jakby nie znajduje żadnego potwierdzenia w artykułach. I po prostu no, to wszystko zostało wykreowane przez media i proszę, nie podążajcie za tym, bo to nie jest po prostu prawda. Jasne, zdarzają się sytuacje, że nagle ktoś znajdzie jakiegoś bardzo rzadkiego, bardzo, nie wiem, no, cennego czy poszukiwanego pająka czy owada i wtedy to faktycznie jest fajna informacja, to jest fajna notka, fajnie, że w ogóle trzyletni chłopiec się zainteresował, nie, tym pająkiem. I też przyjemnie, że oni zrobili zdjęcie temu pająkowi, tak, wysłali i tak dalej, ale chyba wysłali po prostu to w złe miejsce. Niemniej, słuchajcie, no póki co nie ma potwierdzenia o tarantuli ukraińskiej w Polsce. Może w wakacje udałoby mi się pojechać do tego rezerwatu, na razie nie będę zdradzał nazwy, i takiej tarantuli poszukać, bo kurczę, no niby nikła szansa na nią jest, nie? I tutaj dużo historii było takich, że kolega widział, kolega słyszał, ale na razie żadnych konkretnych dowodów, żadnych konkretnych zdjęć nie ma. Zobaczymy, poczekamy do lata, no i będziemy tutaj kombinować, natomiast to, co jest na zdjęciu, to jest po prostu pająk z rodzaju arktoza. No i tyle. Więc na modliszkę i na bagnika trzeba będzie jeszcze poczekać do następnego filmu, a ja tymczasem się z wami żegnam i jeszcze raz proszę was, nie ufajcie wszystkiemu, co jest napisane w internecie. W sumie ja też to publikuję w internecie. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!